I na koniec w faktach historia małej kaczuszki, która miesiąc temu przyszła na świat nad stawem w Oleśnicy. Miała słabą nóżkę i dlatego prawdopodobnie nie nadążyła za mamą kaczką. Tak żałośnie wołała jednak o pomoc, że wzbudziła litość młodej kotki. Mama kotka przygarnęła ją do swojego miotu. Teraz wychowuje dwa małe kotki i kaczuszkę. O tej nietypowej symbiozie Urszula Bąk. Chodź, idziemy szukać mamy. Chodź. Kiedy kotka poluje, kaczuszka tęskni. Pani Basia z Malcem wyruszają na poszukiwania. Mama kotka długo nie każe na siebie czekać. Jest bardzo opiekuńcza. To ona znalazła i przygarnęła sierotkę. Masz swoją mamę i ciesz się. Ona była cała mokra jak szmatka taka. No i kotka ją ogrzała, żona trochę ręcznikiem wysuszyła. Gdy mama kotka karmi młode, kaczuszka czeka na swoją kolej. Muszki, nie muszki. Co było? Zabijało się komary packą i w dziób. No tak musiało być, no bo czym wykarmić? No i później dopiero makaron zaczęłam gotować. Opiekunowie dbają o to, by kaczuszka miała wszystko, czego potrzebuje. 15-20 dziennie trzeba złapać, wykarmić. Na razie wiadomo jedynie, że to kaczka czarna, potocznie nazywana krakwą. Czy to kaczuszka, czy kaczorek, będzie wiadomo, gdy ptak podrośnie. Samcom skrzydła wybarwiają się na biało, samiczki pozostają czarne. Pan Ryszard oswaja małą kaczkę z wodą, ale ta nie chce pływać, boi się stawu. Jak najszybciej się da, wraca na podwórko, do swoich, gdzie wszyscy się o nią troszczą. Nawet psy państwa Andrzejczuków przyjęły do wiadomości, że kaczka to trzecie dziecko kotki. Bardzo dobra mama, bo nie ma instynktów takich jakichś zabójczych, nie? Ja nie wiem, ona nawet myszy szczury to by przenosiła po to, żeby się dzieci bawiły, a nie po to, żeby jeść. Pani Basia 2 lata temu wykarmiła pierwszą małą dziką kaczuszkę. Gdy ta podrosła, zniknęła. Będziemy dalej chować, a jak na zimę nie będzie chciała odlecieć, to zabierzemy chyba do domu. Jak widać, miłość jednak nie zna granic. Oleśnica, Urszula Bąk. Aż miło popatrzeć.